Jesus Christ. That's Jason Bourne. Cześć, witam was. Moi drodzy, dzisiaj króciutko, no ale nie mogłem tego odpuścić i no pozwólcie, że poświęcę czas jednemu z moich ulubionych bohaterów na scenie politycznej. A chodzi tutaj, jak się pewnie już domyślacie, o Jana, Janusza, Janeczka, Jasia lub po prostu Kowalskiego. Jak wiecie, nasz Janek, Jasio, jest bardzo barwną postacią. Można chyba powiedzieć też bardzo głośną postacią. No jest człowiekiem, można powiedzieć, orkiestra. Jest wodzirejem, bawidamkiem, imprezowiczem, no, znawcą tematów wszelakich. Zawsze mówiłem o komisji śledczej, że trzeba Donalda Tuska postawić przed komisją śledczą. A wcześniej kwiaty pan wręczał. Akt oskarżenia. Co się stało od tego momentu? Pan tak go uwielbiał i co się stało? Pani redaktor. A teraz chce pan go wyeliminować. Pani redaktor, w 2005 roku była koalicja PO-PiS szykowana i dobrze pani o tym wie. Proszę. A co innego koalicja PO-PiS, a co innego wręczanie kwiatków? Ja nikomu kwiatków na przykład nie wręczałam. Pierwsze, pani redaktor, albo rozmawiamy poważnie. No ja całkiem poważnie. No to rozmawiamy poważnie. Nie rozumiem, jak od 2000... kwiatków i czołobitności. Ale jakie kwiatki? Były takie zdjęcia, jak pan tam... Pani redaktor, ale albo rozmawiamy poważnie, albo nie rozmawiamy poważnie. Ja całkiem poważnie. W latem 2017-2014 Donald Tusk realizował prorosyjską politykę. Kropka. Do widzenia. Pan jest na tym zdjęciu? No, jest. Jestem na tym zdjęciu, ale nie wręczałem żadnych kwiatów. To były kwiaty dla mnie po prostu od Donalda Tuska. Jak kwiatów pana? Ale pan poproszę. Proszę, o, ja panu przypomnę. Proszę bardzo. Kto trzyma kwiatki? No nie ma co, to są kwiatki na stole. Po prostu Donald Tusk dziękował mi za obecność jako przedstawiciela ruchu antykorupcyjnego. Ale taka była prawda. Nie, taka była prawda. No taka była prawda. Oczywiście wtedy była koalicja. Wtedy koalicja. Oj. Wtedy była koalicja PO-PiS, takie były czasy. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość... Nie było żadnej koalicji PO-PiS-u, bo ona nigdy nie powstała, panie ministrze. Oczywiście Janusz też multipartyjny człowiek. No to, że zna się na spółkach Skarbu Państwa, na rolnictwie, na energetyce, na wszystkim się zna. Nie wiem, czy wszyscy też wiecie, nasz wspaniały Januszek od kolorowych kredek zaczynał swoją karierę w Platformie Obywatelskiej. Tak, w tej złej, strasznej Platformie Obywatelskiej. Kwiaty faktycznie przynosił Tuskowi, chociaż Janusz teraz twierdzi, że to Tusk jemu kwiaty przynosił. Pewnie mu ktoś w to uwierzył. No, później przeszedł do Solidarnej Polski, potem się przeinaczył w suwerenną Polskę, a teraz moi drodzy, nasz Jasio przechodzi do PiS. Czyli można by rzec, że Janek zrobił się Judaszem i zdradził swego pana. Pewnie nie będzie poznawał, nie będzie wiedział, kto to jest. Cóż, tak walczył, taki był pewny, że ta suwerenna Polska będzie rządziła po wsze wieki, że nie dopuszczą Platformy do władzy, że Ziobro no, niemalże był Supermanem, a tutaj zobaczcie, Ziobro leży w łóżeczku rzekomo, ciężko chory, umierający, walczy o życie jego pan, a Janusz tak znienacka, bez zapowiedzi, wbija swemu panu nóż w plecy i ucieka do Jarosława, w objęcia Jarosława. No... Taki współczesny Judasz, można powiedzieć. Nie jestem zainteresowany funkcjami w nowym rządzie. Skupiam się na tym, żeby pozostawić pełne szuflady pracy na moim miejscu. Pan, że czuje się nieswojo. Rozmawiamy już jakieś 3 minuty i nie wspomniał pan ani razu o Donaldzie Tusku. Spokojnie, przyjdzie również na to, szanowni państwo, czas. Czyli tak, moi drodzy, bez uprzedzenia, taki no... Niesolidarny z Solidarnej Polski,
Janusz Kowalski złożył rezygnację i odchodzi. Nasz Jasio Kowalski to jeden z najbardziej, można powiedzieć, rozpoznawalnych polityków w Polsce, no i prawdziwy symbol partii, jakby na to nie patrzeć. No i tutaj się wydarzyło naprawdę coś nieoczekiwanego i powiem wam, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Także Jasio postanowił zostawić swojego szefa, pana, mentora, ministra zero, pana Ziobrę na lodzie i odejść z partii. Ale oczywiście, jak zapowiedział, nadal chce zostać członkiem klubu PiS. To może oznaczać, że nasz Jasio Kowalski przeciwny jest połączeniu Solidarnej Polski i PiS-u. Choć tak naprawdę wydaje mi się, że PiS już dawno wchłonął tą Solidarną Polskę. Nasz Jasiu, moi drodzy Kowalski, znany jest z tego, że wielokrotnie krytykował na przykład Morawieckiego, no nie tak często oczywiście jak Tuska, bo Tusk to jest jego prawdziwy memezis. Stawał murem za swoim szefem Zbysiem Ziobro. Nasz Jasio położył się niczym rejtanem, aby bronić Ziobry. A teraz zobaczcie, wbił choremu człowiekowi nóż w plecy. No Jasiu, nie spodziewałem się tego po tobie. No bo wszyscy pamiętamy to, jak koalicja zabrała się do dupy Ziobrze, a Jasio krzyczał z mównicy, no niczym rejtan, nie pozwijcie, no chciał iść normalnie za Zbysia do więzienia, a tutaj nagle jak się zrobiło gorąco, zostawia Zbysia i czmycha niczym szczur z tonącego okrętu i Zbysia zostawia na lodzie. No ale polityka polityką, tak już w polityce jest, moi drodzy. Bywa tak, że działacze zawsze wybierają dla siebie to, co jest dla nich najkorzystniejsze. Czy to dla Janka będzie korzystne posunięcie? No okaże się już pewnie w niedalekiej przyszłości. Wydawało się jednak, że to nasz Jasio Kowalski jest najwierniejszym rycerzem Ziobry i zostanie z nim do końca, no pójdzie na dno razem z tym tonącym statkiem zwanym Solidarna Polska czy Suwerenna Polska. Ale nie, no Jasio jako pierwszy czmychnął niczym szczur z tonącego okrętu. Tego tonącego okrętu zwanym Solidarna, Suwerenna Polska. No ale tak jak mówiłem, no nic bardziej mylnego. Jasio jako pierwszy, jeden z pierwszych, zaraz wam dojdę do tego, ale tak. No jeden z pierwszych postanowił uciekać z tego tonącego okrętu. O czym poinformował we wpisie na platformie X. Jak napisał, dziś przestaję być członkiem Suwerennej Polski, złożyłem rezygnację. O koleżankach i kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach. Teraz się skupiam na merytorycznej pracy w klubie parlamentarnym PiS i parlamentarnym zespole Proste Podatki. Czyli Jasio też jest księgowym. Brawo. Chciałbym, żeby chociaż raz pan był lojalny wobec Rzeczpospolitej, a nie wobec interesów. Niech pan przestanie pieprzyć po prostu. Janusz, strasznie plujesz, jak mówisz. Teraz czym się pan zmierzy? No, przestań. Nie gniewam się. Kończymy ten program na dzisiaj. Raport dnia już za moment. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Moi drodzy, chodzą też plotki miejskie, że Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w klubie partii, bo jest to jego sprzeciw wobec planowanemu połączeniu PiS i Suwerennej Polski, czyli de facto wchłonięciu tej partii przez PiS, ale ja już mówiłem, że dawno, dawno wchłonęli tą partię. I powiem wam tak, no to jest moje oczywiście gdybanie, ale podejrzewam, że nasz Jasio albo będzie sam negocjował warunki przejścia do PiS z naczelnym wodzem Jarosławem. Jak mu to nie wyjdzie, może być może spróbuje dogadać się z Konfederacją. Jednak jakby na to wszystko nie patrzeć, moi kochani, odejście naszego Januszka z partii jest tak naprawdę symboliczne. Pokazuje koniec tej kanapowej partyjki, której wszyscy członkowie zmieściliby się naraz w toju, czyli projektu Suwerennej Polski Ziobry. Decyzja naszego Januszka o odejściu z suwerennej Rosji, Polski, Rosji, nie jest jakimś fenomenalnie ważnym wydarzeniem na polskiej scenie politycznej. Ale postanowiłem poświęcić mu ten materiał, bo to jest, nie powiem był, ale nadal jest, jeden z moich ulubieńców, który naprawdę często wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Szanowna pani marszałek, czemu się drzecie opozycją? Panie Borysie Budko w rajtuskach, wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami VAT-owskimi, mafiami lekowymi, dzisiaj głosujecie przeciwko LZS-om? Dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność? Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro? Bo odkrył aferę, być może największą aferę w warszawskim ratuszu, w złodzieje? Zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się teraz śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarnej! Śmiejcie się! Powracamy. Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków. I tak naprawdę, moi drodzy, ani Kowalski nie jest bardzo ważnym, choć bez wątpienia barwnym politykiem, ani jego odejście no, nie zmienia układu sił w polityce. Tak naprawdę prawdziwy koniec suwerennej Polski... Może tak, a jaki był początek? Wszyscy wiemy, że ci wszyscy z suwerennej Rosji zbuntowali się przeciwko Kaczyńskiemu, PiS-owi, założyli własną partię, krytykowali Kaczyńskiego, mówili, że nie idzie z nim współpracować i tak dalej, ale później wszyscy z podkulonym ogonem wrócili do Kaczyńskiego, by wspólnie niszczyć naszą ojczyznę Polskę. Ale to odejście naszego Januszka jest no po prostu niezwykle symboliczne, bo symbolizuje koniec projektu o nazwie Suwerenna Polska, który przetrwał raptem rok, bo jak pamiętacie, rok temu zmienili Solidarna Polska na Suwerenna Polska. Wielkie tam, z wielką pompą to robili, no, że będą rządzić no, niczym tysiącletnia Rzesza. A tu hu, bombki szczelił, choinki nie będzie. Bo nie wiem, czy pamiętacie tą zmianę wcześniej Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę, ogłoszono oficjalnie 3 maja 2023 roku.
Formalnie została zarejestrowana przez sąd 2 tygodnie później, czyli 19 maja. Przy okazji tego przeinaczenia nazwy tej partii doszło do przetasowań personalnych. Do nowej partii nie wszedł, nie wiem czy pamiętacie, Tadeusz Cymański, też bardzo barwna postać. I ogłosił swój powrót na łono PiS, czyli w objęcia naszego prezesa. A z kolei Anna Siarkowska porzuciła projekt ministra Zbysia Zero i przeszła do Konfederacji. Dlatego też właśnie mówię, że być może Jasiu pójdzie w ślady tej pani i też jeśli Jarek go nie będzie chciał w objęcia przyjąć, no to przejdzie do Konfederacji. Jak wiecie, w Konfederacji świrów nigdy za wiele. Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie? Dlaczego nie protestujecie? Jesteś pod duszkiem Tuska! Panie ministrze, zapraszam, czego my mamy się być z was zadowoleni? Pan nawet nie rozróżni. Ja swoim dzieciom tłumaczę, pan nawet z Boża nie rozumie. Może posłuchać? Dobrze, panie ministrze, pan nawet z Boża nie potrafi rozróżnić. Takiego mamy ministra, taki człowiek nas reprezentuje. Skansenem wy budujecie. Polskiego rybołówstwa już nie ma. Górnictwa nie ma, teraz skansen z rolników. Z rolników zróbcie skansen jeszcze. Bo my już umieramy, tak? Mogę? Może pan, panie ministrze. Ale może pan, panie ministrze, tylko... Może pan nie przerywać? Tak, już pan mówi. Tylko spójrzcie na urzędę, spójrz rozróżniać. Dobrze, proszę, proszę bardzo. Wczoraj zostałem... Ja nie poniżej. Proszę, posłuchajcie. Proszę jeszcze raz, po której stronie jesteście? Posłuchajcie. Po stronie posłuchajcie. Posłuchajcie. Odwróć się. Po stronie Tuska stoicie? 6 miliardów są... Hańba! 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 Odkrzyków nie pomożecie polskim rolnikom. Jeszcze raz. Jeszcze panie ministrze, wy działacie na naszą niekorzyść. Mogę coś dokończyć. Lugawe kłamstwa, które używacie. Lugawe kłamstwa. Nie rozwiązaliście przez 8 lat. Reformy, jakie chcecie, pod warunkiem, że ich końcowym efektem będzie niezawisłość sądownictwa, a nie to, co robicie. No, nikt w Polsce nie uwierzy wam, że Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskim jest niezależny od prezesa Kaczyńskiego. No i widzi pan, panie pośle, to jest nawet właśnie, pan w to nie to jest. To jest między nami nawet właśnie, pan w to jest między nami właśnie różnica, że pan jako europoseł mówi rzeczy tak, jakby pan był politykiem w Niemczech. Magister był politykiem Przyłębska jest kucharką jeżeli, prezesa Kaczyńskiego, a nie niezależną panie, prezes ja pana Trybunału Konstytucyjnego. Do porządku, przywołuję jednak pana do porządku jako europoseł. To jest Trybunał Pan nie ma nic do przywoływania mnie do porządku, nie jest pan pańskim szefem. Na mnie głosowało 130 tysięcy ludzi.
Ja jestem demokratycznie wybranym europosłem. Ale nie uprawnia to pana do tego, żeby obrażać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To władza ustawodawcza kontroluje wykonawczą, a nie na odwrót. Nie musi mi pan grozić. Nie uprawnia pana to do tego, że będzie pan jeszcze nie mamy dyktatury, chociaż do tego dążycie. Obrażał. Ja pana nie obrażam. Mogę się z panem nie zgadzać, mogę mieć obrażam dane. Pan. Nie, ja pana nie obrażam. Nie wyzywam tam dokładnie tak, jak pan wyzywa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziów, którzy stoją na straży polskiej konstytucji. Dublerów powołanych w środku nocy. Dlaczego pan to mówi? Bo to prawda. Dlaczego pan to mówi? Przecież to pan dobrze o tym wie, że to szef pana ugrupowania Borys Budka, który był ministrem sprawiedliwości, był twarzą złamania konstytucji. Dublerów powołanych w środku nocy. Kto wygrał w czerwcu 2015? To nawet Gazeta Wyborcza krytykowała to, że złamaliście konstytucję. Tak czy nie? To pani, konstytucję, czy nie w to pani premier Szydło nie publikowała orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, teraz znowu to robicie. Kto złamał konstytucję? Nie. Kto musiał sprzątać ten cały bałagan po waszych decyzjach z czerwca 2015 roku? Szanowni państwo, kto? Kto złamał w 2015 roku konstytucję w czerwcu, wybierając dublerów? Wybierając sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponad liczbę, która jest przewidziana w konstytucji. Panie pośle, dziękuję. Gdzie pan był, panie Kowalski, panie Tandem? Gdzie pan był? Jak pan obiecywał pracownikom Azotu 4 lata temu, że będzie pan pilnował interesów? Czy pan wie, jaka jest sytuacja w Azotach? Gdzie pan był, jak protestowali pracownicy płatnych Azotu? A wie pan, ile Azotu obiecywał pan? Proszę na mnie nie krzyczeć, proszę na mnie nie krzyczeć, nie pluć, nie pluć, ja się pana nie boję. Pani walczy w ogóle o to, żeby zostać do sali, bo wszyscy się proszę mi powiedzieć, czy pan wie, jaka jest sytuacja Azotu? Czy pan wie, dlaczego pan nie był Azotami, jak protestowali pracownicy? Proszę na mnie nie krzyczeć. Nie pluć na mnie, ja się pana nie boję. Ale kogo się pani po prostu boi? Pani nie się nie boi. Na pewno nie pana. Ja chcę zapytać pana Kantaka, czy pan wie, co się dzieje w Azotach? Dlaczego zyski są transferowane? Do Tarnowa. A pan nie wie, to pan za oczy pan dyskutował. No jak pan nie wie? Proszę na mnie nie pluć tutaj. Proszę to na mnie pan truje. Proszę na to mnie pan truje. Gdzie są zyski z Azotu? Może pan powiedzieć, wie pan, jaka strata jest? Miliard złotych za pierwsze półrocze. Grupa Azoty. Które rządy spowodowały to, proszę pana, Azoty dlaczego pan nie był na protestach pracowników Azotu, którzy protestowali w obronie miejsc pracy? Dlaczego pan nie był? Transferujecie gotówkę, transferujecie nawet pieniądze za znak towarowy. 34 miliony, 34 miliony wytransferowały Puławy do Tarnowa za znak towarowy. Hańba, proszę pana. Hańba, hańba. Co pan robi taką, co pan robi taką głupią minę? Dla pana nie robi to wrażenia, bo pan grube miliony zarobił w spółkach Skarbu Państwa. Grube miliony, grube miliony pan zarobił. W spółkach Skarbu Państwa. Grube miliony. Ile pan zarobił? A dzisiaj pan Donald Tusk jest w telewizji. Ile pan zarobił? Ile pan zarobił? Szanowni Państwo, dlaczego wiecie, dlaczego robią tu konferencję? Bo się boją pojechać do rolników, boją się pojechać do Azotu. Szanowni Państwo, czy widzieliście Donalda Tuska na jakichkolwiek dożynkach? Czy widzieliście Donalda Tuska? Nie, dokładnie tak. Nie widzieli Donalda Tuska. Brawo, polscy patrioci. Dlatego, że Donald Tusk boi się rolników. Donald do Brukseli! Rolników. Europejska Partia Ludowa do Żołnierzy Rolników. Wszyscy co zrobiliście. Dzisiaj, szanowni państwo, mówią wiadomość. Co wy tu zrobiliście? Uderzyliście polskich rolników. Europejska Partia Ludowa uderzyła w Polsce. Proszę mnie nie pluć i wrzeszcze. Na korycie. Donald Tusk jest specjalistą od koryta. 5 lat byście robienia. Miliony od Brukseli. Miliony od Angeli Merkel. Czy Donald Tusk, proszę bardzo. Niech pan na mnie nie krzyczy, ile pan zarobił w spółkach Skarbu Państwa. Wie pan, co mówią o panu rolnicy? Ja swoje pieniądze. Ile pan się zna na koryt?
wiecie, wie pan, jak nad panu, na pana mówią? Janusz Chrom Kowalski. Pani nie krzyczy! Do nich przyjechał. Ja jestem w rolniku. Widzieliście Donalda Tuska. Pan się nie zna rolników. Ja na pana nie rolników. Polska wieś nie daruje wam tego, że uderzyliście polskich rolników. Znieśliście zakaz. Podręcznik przygotowałam, szanowni państwo. Proszę państwa, Europejska Partia Ludowa. Pan Kowalski zna się na sianie. Chcecie, żeby Donald Tusk zrobił majątek. Podręcznik dla pana. Chcecie, szanowni państwo. Rolników, bo się boją rolników i my się boimy. Widzieliście Tuska u rolników? Zapraszam jeszcze dzisiaj. Zapraszam, właśnie wracam od rolników. Gdzie pan był? Zapraszam do rolników. Widzieliście Tuska na podręcznik? Janusz Chrom Kowalski. Proszę bardzo, podręcznik dla pana. Nie chcę. Janusz Chrom Kowalski. Drodzy rolnicy, Janusz Chrom Kowalski. Do widzenia panu. Do widzenia. Do widzenia. Szanowni, i to jest właśnie... Szanowni Państwo, to jest właśnie platforma. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, stop segregacji sanitarnej, tak dla szczepień, ale dobrowolnych. I zgadzam się tu z panem premierem Mateuszem Morawieckim, który mówił i twierdził, i zatrzymam go za słowo, ze szczepienia zawsze będą dobrowolne. I zgadzam się również z panem Mirosławem Suchoniem z Polski 2050, który mówi o tym, że najgorszym dzisiaj rzeczą jest język pogardy. I proszę porozmawiać z panią Lubnauer, z panią Maciejewską z Lewicy, z postkomunistami. Ten język wykluczenia, język pogardy kierowany do osób, które zastanawiają się, których chcemy przekonać do szczepień, powinien być wyeliminowany. Wy szukacie antyszczepionkowców w klubie PiS, których nie ma, tak samo jak ten pan Bart z ruchów ideologii LGBT szukał stref LGBT, których po prostu przeciwko LGBT, których nie ma. Innymi słowy, dialog, jeszcze raz dialog, to jest najlepszy sposób na walkę z pandemią. I panie ministrze, zachęcam do tego dialogu, również z ludźmi, którzy analizują inne sposoby walki z pandemią, jak na przykład pan dr Piotr Witczak. Zachęcam do takich spotkań. Nie słuchajcie postkomunistów, nie słuchajcie Platformy Obywatelskiej, które chcą odebrać milionom Polaków prawo obywatelskie. Nie ma zgody na abonament na prawo obywatelskie. Szanowna pani marszałek, i czemu się drzecie opozycją? Panie Borysie Budko w rajtuskach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami VAT-owskimi, mafiami lekowymi? Dzisiaj głosujecie przeciwko LZS-om? Dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność? Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro? Bo odkrył aferę, być może największą aferę w warszawskim ratuszu. Złodzieje? Zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitra śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarnek! Śmiejcie się! Powracamy. Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków. Także tak, już oficjalnie, no tak wam przekazałem, nasz Jasio Kowalski odszedł z suwerennej Rosji, Ziobry. No, pisowski Titanic tonie, więc szczury uciekają z okrętu. Standard, norma. A być może po prostu Jasio się wystraszył, że no coraz więcej brudów wypływa właśnie związanych z tą jego śmieszną partyjką, że coraz więcej wychodzi na jaw tego, jak kradli, jak defraudowali nasze wspólne pieniądze, i po prostu wyszedł z założenia, że uciekając z tej partii uchroni się od odpowiedzialności ewentualnej odpowiedzialności karnej.
Tylko nie wiem, czy nasz Januszek się orientuje w tym, że wyjście ze zorganizowanej grupy przestępczej w momencie, gdy aresztują już ich członków, jest działaniem, no, nazwijmy to delikatnie mówiąc, odrobineczkę spóźnionym. Być może nasz Januszek liczył na to, że no, to wszystko ucichnie, rozejdzie się po kościach, tak jak to bywało za PiS-u, po prostu zostanie zamiecione pod dywan. I być może liczy na to, że odsuwając się od Ziobry, wbijając temu śmiertelnie choremu człowiekowi nóż w plecy przysłowiowy, uciekając pod skrzydełka Jarosława, uniknie jakiejkolwiek ewentualnej odpowiedzialności. Być może nasz Januszek nie orientuje się w tym, że zdradzanie kolegów, zostawianie kolegów z partii na lodzie, no, nie chroni przed ewentualnymi zarzutami. No, chyba że zacznie sypać swoich kolegów, to być może. Tak czy inaczej, kończąc dzisiejszy materiał poświęcony naszemu Januszkowi, jak zawsze prośba do was, piszcie jak wy to widzicie, co o tym myślicie. Dla mnie, no, Jaśko jest jaki jest, no... To jest też było do przewidzenia, zresztą kiedyś wam mówiłem, że jak okręt zwany PiS-em, czy suwerenna Polska, to jest jeden czort, jedna partia, zacznie tonąć, szczury z tego okrętu zaczną wiać całymi stadami. No, Jaśko przetarł drogę reszcie szczurów z Solidarnej Rosji. Z tej partyjki, jak powiedziałem, że ich wszyscy członkowie w toju by się zmieścili. Także piszcie, komentujcie, moi drodzy. Tak trochę na luzie dzisiaj, prześmiewczo, no bo Janusza nie zawsze można traktować poważnie. W sucharze dnia jeszcze więcej Janusza, ale... Musiałem po prostu, wybaczcie mi, że dzisiaj tyle Janusza, ale musiałem. Jak powiedziałem, Janusz to jeden z moich ulubieńców, także takie wydarzenie, no, jakoś musiałem uczcić. Teraz wam powiem tak, na 100% spotkamy się w niedzielę o 18, jak zawsze. Bo filmiku już do niedzieli, materiału żadnego fizycznie nie dam rady po prostu zrobić. Także cóż, na dzisiaj wam już bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim życzę miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy tam oglądacie. I do zobaczenia w niedzielę o 18. Trzymajcie się, cześć. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Poseł Janusz Kowalski. Możecie przeprowadzać reformy, jakie chcecie, pod warunkiem, że ich końcowym efektem będzie niezawisłość sądownictwa, a nie to, co robicie. No, nikt w Polsce nie uwierzy wam, że Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej jest niezależny od prezesa Kaczyńskiego. No i widzi pan, panie pośle, to jest nawet właśnie, pan w to nie to jest między nami właśnie różnica, że pan jako europoseł mówi rzeczy tak, jakby pan był politykiem w Niemczech. Magister był politykiem Przyłębska w Francji. Jest kucharką prezesa Kaczyńskiego, a nie niezależną prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przywołuję jednak pana do porządku jako europosła. To jest Trybunał Konstytucyjny. Pan nie ma nic do przywoływania mnie do porządku, nie jest pan pańskim szefem. Na mnie głosowało 130 tysięcy ludzi.
Ja jestem demokratycznie wybranym europosłem. Ale nie uprawnia to pana do tego, żeby obrażać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To władza ustawodawcza kontroluje wykonawczą, a nie na odwrót. Nie musi mi pan grozić. Nie uprawnia pana to do tego, że będzie pan jeszcze nie mamy dyktatury, chociaż do tego dążycie. Obrażał. Ja pana nie obrażam. Mogę się z panem nie zgadzać, mogę mieć inne zdanie. Nie, ja pana nie obrażam. Nie wyzywam tam pan. Dokładnie tak, jak pan wyzywa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziów, którzy stoją na straży polskiej konstytucji. Dublerów powołanych w środku nocy. Dlaczego pan to mówi? Bo to prawda. Dlaczego pan to mówi? Czyż to pan dobrze o tym wie, że to szef pana ugrupowania Borys Budka, który był ministrem sprawiedliwości, był twarzą złamania konstytucji. Dublerów powołanych w środku nocy. W czerwcu 2015. To nawet Gazeta Wyborcza krytykowała to, że złamaliście konstytucję. Tak czy nie? To pani, złamaliście konstytucję, czy nie? To pani premier Szydło nie publikowała orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, teraz znowu to robicie. Kto złamał konstytucję? Nie. Kto musiał sprzątać ten cały bałagan po waszych decyzjach z czerwca 2015 roku? Szanowni państwo, kto? Kto złamał w 2015 roku konstytucję? Pan w czerwcu, prezydent złamał konstytucję, powołując dublerów. Wybierając sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponad liczbę, która jest przewidziana w konstytucji. Panie pośle, dziękuję. Szanowna pani marszałek, i czemu się drzecie opozycją? Panie Borysie Budko w rajtuskach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami VAT-owskimi, mafiami lekowymi? Dzisiaj głosujecie przeciwko LZS-om? Dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność? Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro? Bo odkrył aferę być może największą aferę w warszawskim ratuszu? Złodzieje? Zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitra śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarnek! Śmiejcie się! Powracamy! Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, wy zakłamana opozycja z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Robiliście deal z Putinem, darowaliście Putinowi miliardy euro, a dzisiaj nas pouczacie, mówicie o praworządności, to Komisja Europejska jest skompromitowana współpracą z Putinem. Von der Leyen, Franz Timmermans, wy ich popieracie, żebrzecie dzisiaj o pieniądze z Unii Europejskiej, które Polsce się należą. I co pani Żukowska? Chce pani, żeby byli przywracani sędziowie, którzy byli gwałcicielami, łapówkarzami, którzy byli pijakami? Na to absolutnie nie ma zgody. My bronimy suwerenności. Suwerenności broni minister Zbigniew Ziobro. A wy komuniści, Platforma Obywatelska, która współpracowała z Putinem, bronicie po prostu tych skompromitowanych eurokratów. Nie ma na to po prostu naszej zgody. Praworządność trzeba przywrócić w Unii Europejskiej i ją przywrócimy. Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o resocjalizację, ja patrzę się na jej definicję, bo Platforma Obywatelska chce być tutaj, można powiedzieć, ekspertem od resocjalizacji, a więc procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. Podpowiedzcie, w jaki sposób was resocjalizować, w jaki sposób przywrócić was do narodu polskiego, żebyście w Brukseli nie pluli, żebyście tutaj zachowywali się godnie w Sejmie. No nie była to taktowna wypowiedź, panie pośle. Tym razem nie o was. Szanowni państwo, dzisiaj... Który? To nie, jeszcze raz. Szanowni państwo, dzisiaj 109 raz biało-czerwoną koszulkę założy Jakub Błaszczykowski. Wielki piłkarz z małej wsi Truskolasy. Kocha Truskolasy, kocha Częstochowę, kocha Kraków i kocha Opole. A my go kochamy za to, jakim jest Polakiem, broni polskich wartości, wierzy w Pana Boga. I mam nadzieję, że dzisiaj strzeli swój 22 gol Niemcom. Wszystkiego najlepszego, Jakubie. A dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie ma żadnej, ale to żadnego powodu, żeby nie stwierdzić, że to nie jest przypadek, że kilkudziesięciu posłów Koalicji Obywatelskiej z taką furią pełną mikromanii atakuje bardzo ważny projekt, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, 2000 linii kolejowych, bo chcemy mieć wielkie lotnisko w centrum Europy Środkowo-Wschodniej. A Platforma Obywatelska chce realizować polecenie Manfreda Webera, dlatego tu się znaleźli i atakują Polskę za to, że buduje to lotnisko, bo chcą latać jak Rafał Trzaskowski z Berlina. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że po to tu jesteście. Bo dostaliście polecenie z Berlina, ale jest coś takiego obrzydliwego tu, kiedy słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej o krzywdzie ludzkiej. Lewicy jestem w stanie uwierzyć, ale wam 40 tysięcy ludzi przez was między innymi, przez was wylądowało w Warszawie z powodu reprywatyzacji. Gdzie była wasza ta krzywda ludzka? Gdzie byliście z ludźmi? Gdzie była Gronkiewicz-Waltz? Platforma Obywatelska i krzywda ludzka, jesteście antyludzcy, antyspołeczni. Po prostu realizujecie polecenie Berlina i atakujecie Polskę. Przepełnieni mikromanią i kompleksami. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no to wycie Brukselczyków z Platformy Obywatelskiej jest wręcz groteskowe. My bronimy suwerenności Polski i nigdy nie zgodzimy się na to, żeby Polska przystąpiła do europejskiej prokuratury, która jest humbugiem. Gdzie jest ta prokuratura? Dlaczego nie postawiła Ursuli von der Leyen zarzutów za łamanie praworządności, niewypłacanie Polsce pieniędzy, miliardów z KPO? Gdzie jest prokuratura europejska, że nie postawiła Fransowi Timmermansowi zarzutów za spowodowanie jednego z największych kryzysów energetycznych i doprowadzenie do ubóstwa milionów Europejczyków. My bronimy suwerenności, wy jak zawsze jesteście za Brukselą i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wszystkimi tymi rzeczami, które są wymyślane w Berlinie. Pierwsi chcieliście zamykać kopalnie w Bogatyni, pierwsi chcieliście zamykać elektrownię w Turowie, a dzisiaj chcecie likwidować suwerennościową prokuraturę tylko dlatego, że zamyka waszych polityków, którzy w latach 2007-2015 robili fatalne rzeczy po prostu w Polsce. Mafie VAT-owskie, mafie dopalaczowe i złotych chłopców Donalda Tuska. Dlatego oczywiście uderzacie w Zbigniewa Ziobro. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w dniu wczorajszym pan wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty naruszył powagę tej Izby i bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Terleckiemu, że na szczęście zakończył tą tęczową wystawkę pana Czarzastego. Już kilkudziesięciu posłów podpisało wniosek pod odwołaniem pana marszałka, który wczoraj urządził seans nienawiści przeciwko 140 tysiącom obywateli. Gdzie pan był, panie marszałku, w latach 80. Robił pan karierę w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a pana koledzy z Milicji Obywatelskiej SB pałowali homoseksualistów. Gdzie pan był? Dzisiaj się pan ubiera w takie szatki osoby, która chroni osoby LGBT. Na to nie ma zgody. To, co pan wczoraj zrobił, to jest hańba dla tej Izby. Nie ma na to zgody. Dziękuję bardzo. Pani Marto Wcisło, nie wystarczy wychodzić tutaj w różowej kiecce i czytać partyjne przekazy, czy robić sobie selfiki z pięcioma świnkami. Jeżeli pani chce bronić polskich rolników, to trzeba zagłosować za Funduszem Ochrony Rolnictwa. Wy nie mieliście czasu w latach 2007-2015, żeby to... Chce pani zagłosować za tym? Proszę pomagać rolników. Proszę państwa. 1/3 pogłowia świń za czasów Donalda Tuska. Tyle zlikwidowaliście. 1/3. Pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Skandal. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, czas zakończyć ten festiwal obłudy i hipokryzji ze strony PSL-u i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Władysław, wczoraj prosisz o to, żebyśmy przepraszali Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Rady Naczelnej PSL-u. Za co? Za to, że opóźnił gazoport o 4 lata, za to, że zatrzymał Baltic Pipe, za to, że umorzył miliardy złotych Gazpromowi, za to, że robiliście progazpromowską politykę. Wstyd. Nie kłam jak Donald Tusk, bo za chwileczkę będziesz mówił, że i przekop Mierzei Wiślanej to jest wasze dzieło. Szanowni państwo, dziś Opole jest spokojne, dziś Opole jest ciche, ponieważ wszyscy hejterzy z Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Witoldem Zembaczyńskim, którego credo polityczne, jak sam określa, to jest 8 gwiazdek, pojechali. Pojechali na Marsz Nienawiści, który za kilkadziesiąt minut zacznie się w Warszawie. Na Marsz Nienawiści, którego patronem jest ojciec chrzestny Przemysłu Pogardy w Polsce. Donald Tusk. Pani Marszałek, Wysoka Izbo,
Szanowna droga Platforma Obywatelska, pełna hipokryzji. Przecież kilka dni temu głosowaliście przeciwko walce polskiego rządu o niskie ceny energii i ciepła, a teraz mówicie o drożyźnie. Drożyzna w Unii Europejskiej ma twarz Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej. To wy odpowiadacie za wysokie ceny energii i ciepła. I te obrazki pokażcie Donaldowi Tuskowi. A skoro mowa o Donaldzie Tusku, to szanowni państwo, przeczytajcie sobie fragment mojej książki o Donaldzie Tusku, o waszej prorosyjskiej polityce. Bo to wy w 2010 roku przedstawialiście Polskę na wschód. To wy w 2010 roku chcieliście zabetonować rosyjskim gazem do roku 2037 roku Polskę. Przeczytajcie sobie o tym, jak prezes Jarosław Kaczyński we wrześniu 2010 roku spowodował, że nie przedłużyliśmy kontraktu do 2037 roku z Putinem. To Donald Tusk jest najbardziej proputinowskim premierem III RP. Przeczytajcie sobie, chociaż ja wiem, że bardzo mało książek czytacie. Dziękuję. I czy jeżeli chcemy rzeczywiście rozliczyć najbardziej prorosyjskich i proputinowskich polityków, to rzeczywiście na czele Platformy Obywatelskiej stoi najbardziej proputinowski polityk, Donald Tusk. Czy chcemy go podstawić przed Trybunałem Stanu? Tak. Czy chcemy mu zakazać pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat? Tak, ja bym jeszcze zakazał mu dożywotnio, bo czas najwyższy sobie odpowiedzieć. Donald Tusk, Angelo Merkel i z politykami europejskimi współodpowiada za wojnę na Ukrainie. To on zatrzymał Odessę, Brody pod Gdańsk, to on zatrzymał Baltic Pipe, to on umorzył miliard złotych Gazpromowi. I to, że dzisiaj proniemiecka Platforma Obywatelska wyje i broni swojego prorosyjskiego, proputinowskiego lidera, trudno. Ale i tak postawimy Dziękuję Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Dziękuję. 6 miliardów złotych Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie? Dlaczego nie protestujecie? Jesteś podduszkiem Tuska! Panie ministrze, z czego my mamy się być z was zadowoleni? Pan nawet nie rozróżni, ja z dziecka tłumaczę, pan nawet zboża pan nie rozróżni. Może posłuchać? Dobrze, panie ministrze, pan nawet zboża nie potrafi rozróżnić. Takiego mamy ministra, taki człowiek nas reprezentuje. Skansenę wy budujecie, polskiego rybołówstwa już nie ma, górnictwa nie ma, teraz skansen z rolników. Z rolników zróbcie skansen jeszcze, bo my już umieramy, tak? Mogę? Może pan, panie ministrze. Ale może pan, panie ministrze? Może pan nie przerywać? Tak, już jest pan głupia. Tylko spuśćcie na uroczę, spuść rozróżniać chociaż. Dobrze, proszę, proszę bardzo. Wczoraj Posłuchajcie. Proszę jeszcze raz, po której stronie jesteście? Od krzyków nie pomożecie polskim rolnikom. Jeszcze panie ministrze, wygrywacie na naszą niekorzyść. Mogę coś dokończyć. Lukawe kłamstwa, które używacie. Lukawe kłamstwa. Nie rozwiązaliście przez 8 lat. Pani marszałek, Wysoka Izbo, strzelaliście do górników, umorzyliście miliard złotych Gazpromowi. Chcieliście kupować od Putina gaz do 2037 roku. My siedzimy tam, gdzie siedzą wszyscy politycy, którzy walczą o polską suwerenność. Wy 40 rezolucji przeciwko Polsce. Ani razu. I dzisiaj Borys Budka, zamiast wyjść tutaj i powiedzieć, wyrzucamy Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, bo chce zrobić awanturę, bo uwiarygadnia świadka, który oskarża was. Z
Zawsze gdzie jest KLD, zawsze gdzie jest Platforma Obywatelska, są reklamówki. Wytłumaczcie się z waszych reklamówek. A PSL? Zawsze w tle jest rosyjski gaz. My bronimy suwerenności, a wy stoicie tam, gdzie przeciwnicy polskiej suwerenności. I to nas różni. I nie wygracie wyborów. Śmiejecie się. Nie wygracie. Polacy zagłosują za suwerennością, niepodległością, zjednoczoną prawicy. Nigdy was nie dopuścimy do władzy. Proszę bardzo.